3, 2, 1, jazda. Lecimy, słuchajcie. 1 na 6. Jeżeli teraz przegrają, to ja nie wierzę w nich. O kurde, co tu się dzieje? W dzisiejszym odcinku ponownie zagramy 1v1 z widzami o prezent. Ej, wróć. Nie 1v1, tylko 1 versus 6. Dokładnie, w tym odcinku zagram ja kontra 6 widzów. Jeżeli ty również chcesz wystąpić w odcinku i zagrać o prezent, to koniecznie w tym momencie zasubskrybuj mój kanał, jeżeli nadal tego nie robisz, zostaw łapkę w górę pod filmem, komentarz ze swoim linkiem z gry oraz co najważniejsze, wpisz do sklepu kod Holm w zakładce Wesprzyj Twórcę. Kodzik jest naprawdę sprawdzany i nawet jeżeli wpiszesz go już po wylosowaniu, to tracisz szansę, więc wpisujcie jak najszybciej. Z wylosowaną osobą skontaktuję się poprzez zaproszenie do znajomych z podanego linku, więc proszę nie spamcie mi na mailach, fanpage'ach i discordach. Dzień dobry wszystkim, witam ponownie na 1v1 i dzisiaj jest ze mną kolejny widz. Siema Bakarastan. O Jezu, proszę mnie nie bić. Siema. Proszę mnie nie bić, bo już mam 20 HP mniej. Co to miało znaczyć? To jakieś fory. Ej, co to za to pytanie jest? O, co wy tu robicie? Dzień dobry. Co dzień tu dobry, się dzieje? Siemanko. O cholera. Kurde bele, ale właśnie tu nas zbierało. Ej, to mam pomysł. Robimy 1 versus 6. Co wy na to? Robimy 1 versus 6 i każdy z was po przegranej będzie się zmieniał miejscami. Gramy do oczywiście 6 minów i osoba, która wygra pierwsze 6 gier, dostaje prezent. Znaczy ja nie dostaję prezentu, jeżeli ja wygram pierwsze 6 gier z wami, to jakby nic się nie dzieje. A jeżeli wy wygracie, kupuję każdemu z was prezent, więc wydam kupę pieniędzy, jeżeli przegram. Dobra, ja taki jestem, że walnąłeś mnie za 20 HP, ale zagram na 180 HP, dobra? Dobra, to ja pozwól, że sobie tutaj postawię ściankę. Gotowy? Tak, tak. Dobra, 3, 2, 1, lecimy. Lecimy, pierwsza runda, kurde, no nie chcę tego przegrać, powiem szczerze, bo jeżeli słuchajcie, to przegram, to będę w lekkiej... Czy on chce mnie kolapsować, czy o co chodzi? Ja się boję o kolapsy teraz, naprawdę, boję się mega o kolapsy. Ale proszę mu tam nic nie niszczyć. Bo ej, czemu niszczycie mu? Przecież szkodzicie sobie, to wygrać o prezent, sami sobie szkodzicie, słuchajcie. Jak jemu zniszczycie, to wtedy sobie niszczycie tak naprawdę. O, ale laser poleciał, ja pierdzielę. Pierwsza runda chyba będzie dosyć szybka z tego co widzę. Ej, nie chcę tego przegrać, naprawdę nie chcę tego przegrać, ponieważ jeśli to przegram, to sobie wyobraźcie, będę musiał 6 osobom kupić prezent. No tu już nie przesadzajmy, jakby... Mam nadal coraz więcej pomysłów, słuchajcie, na tą serię 1v1 i wydaje mi się, że coraz będą lepsze i jest pierwsza runda. Mam mnóstwo pomysłów na 1v1, więc kurde, no to jest jeden z nich i zobaczymy. To będzie kolejną osobą. To następny. Proszę się ustawić. Tutaj odważny. O, chyba nikt nie chce. Każdy się boi. O, bardzo ładny kodzik oglądasz, pani Pumcia, prawda? Wspaniały kodzik. Very beautiful kot. Dobra, ty już grałeś. Proszę zejść. Kolejnego śmiałka poproszę tutaj. O, kodzik mi się spodobał. Aha, mam wrażenie, że oni chyba nie chcą grać, tylko wolą wpisać kodzik, ale to bardzo dobrze. Wy również powinniście pisać kodzik Holm do sklepu. Dobra, jesteś gotowy? Jesteś gotowy. To stawię ściankę i możesz edytować. Jest 1-0 dla nas, słuchajcie. Nie wiem, czy oni się boją po prostu zagrać ze mną to 1v1, ale tak są strasznie niepewni. Dobra, także zaczynamy kolejną rundę. 3, 2, 1, go. Powiem szczerze, że granie do 6 wygranych może być troszeczkę ciężkie, ponieważ to nie jest tak, że ja teraz jakby ogram 6. Jeżeli ktoś po prostu wygra, to gramy do 6 wygranych. To jest naprawdę, może być mega ciężkie tutaj do wygrania. Aczkolwiek chyba się nie zapowiada. Gdzie ten ziomek jest? What the hell? Ej, to może być prostsze niż myślałem w sumie. Aczkolwiek, jeżeli zaraz okaże się, że tam jest jakiś pros, który czeka tylko na koniec, żeby ich wykerować, to będzie trochę lipa. Ale dostałem bułę teraz. Ale dostałem bułę, słuchajcie. Dobra, ej, cholera, proszę mi tutaj nie zabijać. Co ziomek robi w ogóle? Widzieliście, jak mnie obił? Nie wiem za bardzo, gdzie on jest. Proszę też za bardzo mnie nie kolapsować, bo to nieładnie. Okej, jesteś. Boom. O, ale dostałem znowu. Widzieliście, znowu bombę dostałem. Wow, okej, dostał 71, bardzo ładnie. Może jednak się uratuje z tej sytuacji, która była raczej nie za ciekawa dla mnie. Może się troszeczkę uratuje. Myślałem, że chce mnie kolapsować. Na szczęście chyba tego robić nie będzie, więc bardzo fajnie. Halo. Co? Co jest? Ej, chłopaki, weźcie się w garść, bo zaraz was wezmę wszystkich naraz po prostu. I będzie chyba też łatwo. Dobra, proszę się nie kambić. Kolejna osoba na schodki. Raz, dwa. To proszę skilla pokazać, bo tak na razie szybkie 2-0 poszło. Proszę tutaj o skiny walczyć dla wszystkich. Co prawda dla mnie lepiej, że przegrywacie, ale to wiesz. Okej, zaczynaj jak chcesz. Jestem gotowy. 3, 2, 1. Dobra, lecimy. Mam nadzieję, że zaraz trafię na jakiegoś prosa, który mnie ogra. O cholera. Zaraz sam chyba siebie ogram najszybciej, wiecie? Najprędzej to sam siebie ogram, niestety. Ale naprawdę liczę, że trafię na jakiegoś prosa, który porobi mnie jak będzie chciał. I to by było całkiem przyjemne. O kurde! Jak sobie zawisł na moich schodkach, widzieliście to? Łe! 80 HP!
Ile on ma teraz? O nie! O nie, o nie, o nie, 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 shit, shit, shit. Ale żeby teraz spadł sobie. What the fuck, widzieliście to? Co tu się stało? Nie mam pojęcia, gdzie on jest, szczerze. Okej, on tutaj jest. O kurde, bele. Teraz odzyskać tryhard. Odzyskać high ground. Teraz będzie dla mnie porażka najgorsza na świecie. Nie chcę go kolapsować. Ale kurde, są teraz bardzo blisko, żeby zdobyć sobie punkcik swój, prawda? Jakby mam nadzieję, że i tak uda mi się tutaj jeszcze ten high ground odzyskać, prawda? Ej, chyba mi się nie uda. Jezu, udało mi się, dobra, mam high ground. Nie wiem, co on zrobił i wygrałem trzecią rundę z rzędu. Halo, to jest 1 versus 6. Czemu ja was tak robię? Czat, to naprawdę nie jest tak, że ja wybieram po KD. Ja wybieram po prostu ludzi losowo. Oni są, bo są. To nie jest tak, że ja chodzę na Fortnite Tracker czy coś, patrzę, czy mają słabe KD i biorę do odcinka, bo tak nie robię. Bo ja sam liczę, że ktoś mnie w końcu pokona, ale jak na razie, no jest 3 do jaja kontra 6. Uwaga, trzeci punkcik, bum, elo. Albo ty edytuj. Dobra, to ja edytuję. Jest kolejna osoba po godzinie czekania, bo się nie mogą zdecydować. Nie wiem, czy oni się boją tutaj wyjść ze mną, czy o co chodzi, ale chyba tak. 3, 2, 1, go. Dobra, proszę cię, wygraj, żeby nie było 6 do jaja. Jeżeli wygram to 6 do jaja przeciwko 6 osobom, to ja zwątpię we wszystko, naprawdę, ale Daszek. Co jest? Naprawdę, o co tu chodzi? Dobra, czat, teraz challenge. Jeżeli pod tym odcinkiem będzie... A 5000 łapek, bo 5000 łapek na pewno wbijecie, to następny odcinek wybieram... Dwie osoby, które w tym samym momencie będą grały na mnie dwóch na jednego. I takie coś zrobimy. Czy on właśnie zszedł na dół, żeby mnie skolapsować? Czy mi się wydaje, czat? Gdzie on jest? No on jest tutaj. Nie no, gdzie on jest? Gdzie on jest? On jest tutaj. Co on robi? Co on robił całą grę, powiedzcie mi? Jakby... Co? Ja byłem pewien, że on na dół zszedł. Czy on tak wolno budował? Czy co tu się stało w tym momencie, powiedzcie mi? Chciałbym wiedzieć, co tu się w tym momencie wydarzyło. Bo to było dosyć ciekawe, powiem szczerze. Gdzie on jest? Tutaj jesteś. Bum. 4-0. To jest za łatwe. Nie wiem, no przecież myślałem, że to będzie jakieś wyzwanie dla mnie. Ej, ja naprawdę myślałem, że jak wezmę 6 osób do innego odcinka i będą miały jakby nagrodę 6 prezentów, to się będą starały i że... Wygrają ze mną, a jak na razie jest 4-0. Ty edytujesz, dobra, to jazda. Lecimy, jak będziesz gotowy, to teraz ustawiaj. I lecimy. Okej. Zedytował, 2 do góry i lecimy, słuchajcie, kolejną rundę. O cholera, tutaj się trochę... No co jest? O kurde, czemu ja tak w ogóle dziwnie zbudowałem teraz? Jakoś podłogę dziwnie postawiłem, dziwacznie mega. No dobra, high ground mamy tak czy siak, więc jest git. Jest gicik. Tutaj mamy chyba jakiegoś lepszego zawodnika niż w sumie przed chwilą. Ale bardzo dobrze, ponieważ na to cały czas czekam, żeby kurde ktoś mnie zaskoczył, żeby wygrali tutaj jakiś punkcik, bo jak na razie słuchajcie jest 6 rund, a ja 4 wygrałem już. Także no to może być szybkie. Ej, czemu tak... Ej, co jest? Ej, czad, ja naprawdę, ja wiem, że to wygląda źle, jakbym brał ludzi po KD, ale oni po prostu grają chyba słabo. Naprawdę, jakby jak... Patrzcie, ja go mogę cały czas skolapsować. Jaki jest sens w budowaniu takim? Trochę nie rozumiem, naprawdę. Kompletnie nie rozumiem, jaki jest sens w budowaniu takich rzeczy. I patrzcie, od razu chciał mnie skolapsować. Ja mówię, że mogę go skolapsować, nie kolapsowałem go, on mnie od razu chciał skolapsować. No nie wytrzymie zaraz. Nie wytrzymie zaraz. Co tu się dzieje w ogóle, powiedzcie mi? Kto tam punkty rusza? Proszę punkty zostawić. Dobra, przecież to jest kolejna śmierć już. 40 HP. Znaczy ja mam 50, więc też jakoś tak średnio raczej. Ale kurde, naprawdę liczę, żebyście wygrali chociaż jedną rundę. Tutaj jakoś w ogóle na bok poszliśmy mega, nie wiem czemu. Jakoś strasznie dziwnie, no ale tak chyba musiało być. Tak już było ustalone i tak musiało być. Gdzie ty jesteś, ziomek? Tutaj jesteś. On się chowa, bo już ma malutko HP ma, nie? I się chowa. Zresztą ja też mam mało HP, więc... No niestety. 5 do jaja. Weźcie się w garść. Bo wygrywam przeciwko 6 osobom. Nie wiem, że w ogóle mikrofonów nie mają w większości, ale oczywiście do tej serii mikrofonów nie trzeba mieć. Także oto się nie martwy. 3, 2, 1, go. Lecimy, no 6 do jaja, no ja rozumiem wygrać z kimś mecz czy coś, ale 6 do jaja z 6 osobami to już jest przesada leciutka, nie uważacie? O, nie mam broni zmienionych swoją drogą. Ajajaj. No dobra, jakby to i tak żaden problem.
Co jest? Dlaczego? Ja myślałem, że to naprawdę będzie wyzwanie dla mnie. Dobra, czat. Następny odcinek będzie 2 na 1. Jeżeli wygrają 2 na 1, to kupuję dwuosobową prezenty. No patrzcie, to jest tak łatwe do skolapsowania. Ajajaj. Ale nie chcę was kolapsować, po prostu was nie chcę kolapsować, nie? To jest najgorsze. I uwaga, poleci teraz bomba chyba w oko. Bum! 180! Nie! 6 do jaja. Przegraliście 6 do 0. Dobra, mam pomysł. Żebyście mieli chociaż rundę honorową. Wszyscy ustawiacie się na tym schodku i gracie wszyscy na mnie jednego. Ale inne zasady. Nie możecie mnie ani kolapsować. Jedyne co możecie używać to pompy. Dobra? Proszę pokiwać głową, czy tak. 3, 2, 1. Jazda. Lecimy, słuchajcie. 1 na 6. Jeżeli teraz przegrają, to ja nie wierzę w nich. O kurde, co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Patrzcie, co tu się w ogóle wyprawia, nie? Niesamowita sprawa. O cholera. O cholera. Nie, dobra, nie mam szans. Nie mam szans, naprawdę. Jakby nie mam kompletnie szans tutaj w tym momencie, nie? Ani trochę. Jak bardzo bym się nie starał, nie mam szans. Dobra, macie rundę honorową chociaż. Runda honorowa, gratuluję serdecznie. Jesteście kozakami, nie? Wow, ale mnie rozwaliliście. O nie, to była najgłupsza runda, jaką kiedykolwiek zrobiłem. Ale dobra, mają jeden punkcik, ale niestety, słuchajcie, nie udało mi się prezentu wygrać. Nie udało mi się wygrać z tych prezentów, ale pamiętajcie, jeżeli wy również chcielibyście zagrać ze mną o prezent, to macie taką możliwość. Zasubskrybujcie kanał w tym momencie, jeżeli tego nie robicie. Zostawcie łapkę w górę pod filmem, komentarz ze swoim nickiem z gry oraz, co najważniejsze, kod HOLM w sklepie. Jeżeli go wpiszecie dopiero jak was wylosuje, to wtedy nie bierzecie udziału, więc wpiszcie go teraz, 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 teraz. Teraz! I to tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Chcę troszeczkę tą serię tak jakby ulepszać, żeby nie była cały czas taka sama, tylko dodawać właśnie jakieś takie ulepszenia, więc mam nadzieję, że wam się podobało i czekajcie na następne materiały. Do zobaczenia, trzymajcie się i cześć!